Dzień dobry moi drodzy, Gwint. Odcinek kolejny. Na maila otrzymałem od was taką aplikację, która się nazywa Gwent Tracker. Dziękuję bardzo za podrzucenie jej, bo jest przydatna. I kontynuujemy gry rankingowe właśnie z tym. Rozegrałem sobie ze dwie mecze na niej i faktycznie nieco pomaga. Nie jest to przewaga, która jakoś tak bardzo mocno wpływa na rozgrywkę. Natomiast przypomina nam o kilku rzeczach ta modyfikacja. Tu macie link zresztą chyba na górze się wyświetla. GwentTracker.com. Jeżeli ktoś tam będzie sobie chciał ją sprawdzić, zobaczcie co ona robi. O, typ jest z Xbox Live'a. Zobaczcie, Kirsu 001. Jego pozostawiec mam złe mniemanie o graczach konsolowych, więc spoko. Zobaczcie, przede wszystkim pokazuje nam tu sprawę, jakie jeszcze mamy karty. To już jest bardzo spoko opcją. Dobra, to jest fall test, więc to jest szansa na dużo piechociarzy, na biedną piechotę, więc potrzebujemy strzelania. Jeden zwiadowca wymieniony, Myrkta Brake spoko, Sheila spoko, Stennis niech będzie, setnika jednego wymienię jeszcze, rozdarcie na strzał, super, potrzebujemy mieć dużo strzelania, bardzo dużo strzelania, medyka wymieniać nie będę, dobra, no tyle musi nam wystarczyć, w takim razie trzy strzały mamy, myślę, że powinniśmy sobie poradzić, zaczynamy od zwiadowców Screenfried. Zwiadowcy Screenfried, spoko, nie będziemy używać strzelania na nich, czy może będziemy? A co my mamy poza strzelaniem, tak szczerze? Priscillę. Atrapa lub zwiadowca. To atrapa i wrócenie Priscilli. To jest spoko, bo przewaga w kartach, a patrzymy co on robi. Nie masz ty czego do żarcia? Biedna piechota, naturalnie. Nie ma takiej szansy, kolego. Wiem, że on będzie próbował, ale nie możemy mu pozwolić na to. Trzeba mu palić tę piechotę i palić, i palić, i palić, i palić. Jeżeli ją wzmocni, to jest koniec. Zaraz biorę moich ludzi. Baron? Dobrze. Jak idzie z grubej rury, to znaczy, że może nie być kolorowo u niego. Ja to już nie mam siły. Ja to już nie mam siły. Idziemy naturalnie, agresywnie. 3, 2, 1. Nie chcę pozwolić na to. Niestety nie mam już więcej takich strzałów. Mam pojedynczą Sheilę. Jeżeli ma jeszcze jakieś wskrzeszenie, no to raczej tutaj wiele nie zrobię. Atrapą coś cofnął. No tylko co to było? A, nie zwróciłem uwagi co on tu miał. Kłobuka, okej. To wiecie co zrobimy? Żeby mu jeszcze nie pozwolić rzucić piechoty, zagram, a nie, zmniejsz siłę jednostki wroga po stronie przeciwnika. Bo chciałem w mojego smoka strzelić, po to, żeby w mojego smoka strzelić, po to, żeby on spadł, żeby mógł go wskrzesić, żeby móc mu znowu zabić piechotę. Jednak jeżeli tak nie mogę, to zagram Stennisa i dociągnę z nadzieją na... Piorun mi niewiele da, trebusz też mi niewiele da już w tym momencie. Nie mam obszarowych paleń wystarczająco dużo, nie mam też grzybów. Więc na ten moment może spróbuję sobie dużo punktów po prostu zrobić i spasować. To niech to będzie Priscilla. Ja bym to zrobiła. Piorun trebusz. Tak, zrobię piorun jemu w tego zwiadowcę, żeby nie wrzucił się kolejny. Oczywiście kłobuk, i on wskrzesza sobie piechociarza po raz kolejny. Więc będzie grał teraz pod Mardro Eme. Natomiast ciekawą. Dobra, nawet jeżeli mu zdejmiemy jednego, to drugiego sobie i tak wybustuje. Więc bo możemy mu zdjąć jednego po prostu. Więc on i tak będzie to rzucał, więc ja sobie zrobię draw. Nie boję się. Zwiadowca rębaczy, to mi nic nie da, to drugą kartę weźmiemy. Zwiadowca rębaczy, okej. No i niestety, niestety, niestety. Tu nie mieliśmy jak temu zaradzić. Mogę zabić mu tych piechociarzy, żeby nie mógł ich znowu wzmocnić. Właśnie, ma Mardro Eme, który może drugich piechociarzy ewentualnie wzmocnić, ale to nie jest jeden wzmocniony na 11 punktów. To było nawet spoko zagranie, uważam. Dobrze, zagrajmy teraz czymś, żeby to spróbować jeszcze wygrać. Może czymś, co... Aha, zwiadowca może medykę skopywać. Zagrajmy... Shillą... Strzelmy mu za 4 w cokolwiek.
Kolejne Mardro MMA. Zobaczcie. O Jezus, muszę tę rundę wygrać w takim razie. Nie ma innej opcji. No mam 4 wskrzeszacze tak naprawdę. Nie chcę setnika marnować chyba. No ale chyba trzeba będzie. Bo on już spasuje. No będzie ciężko, słuchajcie. Znaczy mamy wskrzeszenia na strzelanie, więc jest w miarę okej, ale... Dobra, gramy setnika. Aha, nie, to Barona mu wtedy dam... Nie, Barona mu odzłocę, nie mogę tak zrobić. Nie mogę zagrać też nic innego, a nie mogę mu też dać tej rundy. Dobra, mam jedną kartę przewagi i jeden punkt przewagi. Oddam to. Żeby nie tracić głupio tych kart, ale... A, teraz kopiuję tych. No dobra, przynajmniej nie będzie miał tego na później. Czyli ma 3 wskrzeszenia na ręce. 100. 5 do 3 kart, czyli 2 przewagi, ale on wrzuci chłopów na 11. Czyli on 22 robi jedną kartą sobie i to będzie bolesne. Jan Natalis spoko. Ale to może być niewystarczająco. I czuję, że będzie niewystarczająco. Musimy wygrać 2 rundy, kiedy on w 2 rundach ma do wskrzeszenia chłopów na 11 razy 2, czyli na 22 punktach. To jest trudne i nie wiem, czy to się pasuje. Okej. No to ja sobie zagram po prostu tak. Ciekawie, uważam, że mógł mnie dojechać w tej rundzie. Ale okej. Było to interesujące zagranie. Aha, no i ja teraz też muszę zaczynać. To jest ciekawe. Medyk. Dobra, mam dużo medyków. Więc sobie wszystko na szmaty nawskrzeszam. Medyk. I chuj, kurwa, smok. Ja pierdolę. Dobrze, głupkuję. Do kitu. To był pech, naprawdę, że ten smok podszedł. Będzie problem zaraz. Będzie zaraz problem, słuchajcie. Medyk. Nie pocisz się w tej kurcie. Setting. 3 punkty sobie uwaliłem. To jest dużo. Każdy punkt to ma znaczenie. I chuj, kurwa, randomem wskrzesił sobie piechociarzy je na 11. Kumacie to randomem. Wiedziałem, mówiłem ci, baranie. Pyk. Jesteś pewien? Priscilla. Ja bym to zrobiła. Trebusze czy brzask? Brzask mi wrzuci setnika lub trebusz. Trebusz wchodzi za więcej. Zwiadowca rębaczy niewiele mi da. Chociaż nie, jest szansa na Barona lub Vernona Rocher. Dobra, to brzask. Przełom? A nie, brązową jednostkę. Dobra, nie doczytałem, mój błąd. To źle wyszło. Kolejny błąd, głupi. On wrzuca piechoty na 13. Kurwa, nie, no zajebie mnie, nie zrobię tego. Nie ma takiej siły, żebym to zrobił. Próbujmy, słuchajcie, no. Jesteś jednym z nas, czy nie? A, już nie ma ich. No to zagrajmy w... Nie, to ta jeszcze ostatnia tura, najgorzej na świecie po prostu. Wszystko. Nie, no nie da się. Kolejna piechota. To nie jest wykonalne. Jak to się nabustuje, kurwa, nafutrują się te piechociarze, to nie ma na nich siły. Nieważne, ile zbudujemy punktów, nie ma na nich siły. Vernon. Za 14 mu wchodzi. Nie, możemy się poddać. To jest tragedia, słuchajcie. Co za gówniaki głupie. Trzeba to mieć chyba, no. Bo to jakby i nam pomaga, jeżeli się opieramy na wskrzeszaniu i przeciwnikowi przeszkadza. Tego się pozbędziemy. 2 sztuki. Trebusze na 2 sztukach zostaniemy. Ten Stenis nie jest aż taki niezbędny. Setnicy są spoko. Ale może jeden. I teraz jesteśmy w ten sposób. Więc do tego... Dobra, to tak możemy zostać. Tak myślę. Srebrne karty, którą mógłbym wymienić, żeby dać pożogę. A nie, mam 5 na 6. Dobra, to po prostu dorzucę pożogę. Spróbujmy w ten sposób zagrać jeszcze jedną.
To może być ciekawe, słuchajcie, co żeśmy teraz zrobili. Już nad takimi zmianami myślałem od jakiegoś czasu, ale jakby teraz to powoduje, że jesteśmy odporni na jedną talię, na którą nie byliśmy, po prostu jedyną. I z tymi piechocierzami sobie ten deck po prostu nie radził. Mardroemę, medyków dwóch, pożoga nie sądzę, by była przydatna, Jan Natali spoko. Clean Friedy, o kurde, 4 złote karty na ręce, co? Shani Baron, 2 wskrzeszacza, czy my będziemy mieć co grać? Setnik spoko, 2 medyków, medycy nie będą mieli dużo roboty. Rozdarcie nie. Trebusz, okej, okay, dobra, nic nie szkodzi, niech stary, będzie, zwiadowca. Jeździec gonu. O, rozdarcie wywaliliśmy, ciekawe co. Dobra, to pojedźmy smokiem. Mhm. W jedną linię wszedł, to niekoniecznie było dobre zagranie, ale nie szkodzi. Mglakers. Mglakers, crackers. Zagrajmy tak. Jego mardroemem będziemy mogli wywalić, jeżeli on poleci mgłą, a pewnie zaraz poleci. No, dokładnie. Siabach. Dobrze, my gramy tak. Zarodniki. Niszczymy. Nie powinien zostać wywalony poza grę? Jeżeli spadła mu do zera. O, wściekłe wilki zboostował sobie, zobaczcie. Ma 23 punkty do moich 10. Nie chciałbym odpuszczać, jeśli mam być szczery, ale nie mam ataku obszarowego. Natali za 16 i setnik. Przepraszam. No to może być spoko. Czarne chmury zebrały się nad Temerią. Jo. Jesteśmy na prowadzeniu. Jaskółka. Niesamowite. Setnik i Jan. Ja wiem, że to wystawia go na mgłę, ale też daje możliwość wskrzeszenia go. To jest dla mnie okej opcją. I co? I co? Kumplu? Utopiec? Dobrze. Do lochu z nim. Tak? No, dosyć oczywiste zagranie. I nie wiem, czy teraz mam coś jeszcze do pogadania, tak naprawdę. Vernon za 14, wyrówna. Fajnie by było, jakby on coś strzelał, wiecie, żeby mu zostało na jednym punkcie. No dobra, ale to mu zabijemy jakiegoś wilka po prostu i tyle. Na prowadzeniu jesteśmy. Teraz jestem bliski spasowania. Myślę, że sobie już spasujemy. Mógłbym się silić tym, ale nie mam co wskrzeszać, więc marnuję te karty. Po prostu. Tym mógłbym iść, ale co? Wrzuci to. Ja wolę sobie smoka wskrzesić. Wolę sobie Jana Natalisa wskrzesić. To są spoko opcje. Więc ja sobie spasuję na spokojnie. Nic się nie stało. Poleciliśmy obydwaj mocnymi kartami. Piątka mu została, no niestety, na to była duża szansa, że mu piątka zostanie. Czyste niebo, super. Medyk polowy, super. Dobra, to zaczniemy od... Aha, on zaczyna, no to super. Deszcz, okej. Okay. Zaczniemy od medyka. O kurwa, jak do dupy. O w kurwę, jak chujowo w chuj. Czego chcesz ode mnie? Najźlej. Najźlej. Nie ma ucieczki. Dobra, Shani i smog. Jest wojna, to muszą być rany na krew. Mogłem zrobić baron i smog, byłoby to lepsze. Zagranie. On pasuje, raczej. Tak uważam, że zrobi. Bingo. I mamy bardzo ciekawą sytuację.
na ostatnią rundę. Trzy karty do trzech kart, u mnie czyste niebo i baron, więc bardzo mocny smoka ozłociłem, trzeba było baronem grać, Boże, dałem dupy najgorzej jak się da. No nie najgorzej jak się da, ale dosyć mocno. Ja zaczynam, medyk. Co za pech, no Boże, dlaczego taki pech dzisiaj drugi raz, no kurwy, ten smok wskrzeszony medykiem. Jest tyle innych jednostek. Geralt. Dobra. Myśl. Poroniec Natalis to jest 8, Trebusz to jest 6 w tym momencie. No to ja Natalis, albo nie, tym zrobię przełom. Trochę zaryzykuję. No już wiem, gdzie idzie mgła. Ale Jan Natalis wrzuci więcej trochę. Jest okej. Okay. To daje z ciała trochę, koleżko. Pewne 8. Policz, poczekaj, Tomek. Pewne 8. Czyli jesteśmy na pewnych 15. I teraz dalej. On może mi wyłączyć parę punktów. Jesteśmy na pewnych 15. Musimy coś rzucić do pierwszej linii. Jan Natalis. To nie ulega wątpliwości i wtedy powinniśmy wygrać. Kłobuk. Jan Natalis. O! Dobrze, teraz tego nie zrobi. Nieważne, którą linię mi wyłączy, wygrałem. Tak. Tak. Pomimo paru niefortunnych rzeczy i też kilku popełnionych błędów, wyszło to na koniec dnia w miarę okej. Niczym mi nie zrobisz. Możesz zaryzykować, mordo, czyste niebo i przełom. To jest jedyna szansa twoja. Mhm, dokładnie to robi. I nie poszczęściło mu się. Ale to była ciężka gra. Spoko działają te Mardroeme. Podobają mi się bardziej niż Piorun. Pożogi nie miałem okazji testować, ale myślę, że też będzie działała dobrze. A póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!